imieniu organizatora Stowarzyszenia Ruchu Rozwoju Regionu serdecznie witam Państwa na spotkaniu z Toruniem Syk. Pragnę poinformować, że patronem honorowym jest Starostwo Powiatu w Nysie. Jest nam niezmiernie miło, że możemy gościć w murach Miejskiego Muzeum, gdzie czujemy przychylny klimat i przychylność dla ludzi, dla których sztuka, kultura czy historia są czymś wyjątkowym. Była rewitalizacja centrum Nysy, gdzie zostały poruszone zagadnienia związane z tym tematem. Ale też, jak się później okazało, była to też wspaniała forma promocji ciekawej i fascynującej historii naszego miasta, która jest nieznana szerszemu gronu. Z uwagi na sztywne ramy czasowe i ustalony porządek drugiego forum gospodarczego nie mogliśmy rozwinąć tego tematu, ale wówczas ust przewodniczącego stowarzyszenia pana Antoniego Hasendeka padła deklaracja, że powrócimy do tego tematu, historii Nysy. W dniu dzisiejszym rozpoczynamy cykl spotkań pod tytułem Spotkania z historią Nysy. Proszę o zabranie głosu przewodniczącego Stowarzyszenia Ruchu Rozwoju Regionu, pana Antoniego Hasendeka. Witam Państwa serdecznie. Jak już kolega wspomniał, to co zasygnalizowaliśmy na drugim forum gospodarczym, doprowadziliśmy do finału. I tym samym w dniu dzisiejszym rozpoczynamy cykl spotkań z historią Nysy. Ja chciałbym na samym początku przywitać patrona honorowego, starostę powiatowego pana Adama Kujawczuka, który jak do tej pory zawsze wspiera nasze inicjatywy i chętnie patronuje nad nimi. Także witam i dziękuję serdecznie. Proszę Państwa, nie będę się rozwodził, jako że to, co będą mówili tutaj pani dyrektor Radziewicz i pan Radziewicz Kruszczyk, miłośnik historii Nysy, którego odnaleźliśmy w tłumie mieszkańców, tak jak pan Eugeniusz odnajdywał tą bogatą historię Nysy z różnych źródeł. Efektem tego jest to, że już po raz drugi będziemy mieli przyjemność wysłuchać jego relacji na temat przepięknej, bogatej historii Nysy. Ja tylko powiem o celu, który jest bardzo prosty, ponieważ historię na ogół społeczeństwo pamięta ze szkół. Nie każdy ma czas i wolę i ochotę, aby poznawać historię miasta, w którym żyje. To jest właśnie naszym celem, aby podzielić się ze społeczeństwem i dać możliwość poznania przepięknej historii Nysy, szczególnie patrząc na aspekty tutaj całego centrum, zabudowy Nysy, która była przepiękna kiedyś. I wrócimy do tego właśnie przy pomocy tej prezentacji i dzięki wiadomościom, jakie posiada i archiwum, jakie posiada pan Eugeniusz. Także to jest prosty cel. Zapraszam nie tylko na dzisiejsze spotkanie, ale na następne spotkania, które będziemy sygnalizowali po terminie. Po tych prezentacjach mam do Państwa gorącą prośbę. Jeżeli Państwo będziecie uważali, że jakiś temat jest naprawdę wyjątkowy i dotyczy historii, prosimy o Państwa sugestie. Weźmiemy je pod uwagę, aby nie chcemy, żeby od nas wypływały tematy. Ten pierwszy temat, drugi mamy w kolejności już także przygotowany. Natomiast następne, żeby wychodziły także od Państwa. Tak, żeby Państwo mogli, uczestnicząc w tych spotkaniach, brać taki pełniejszy udział w poznawaniu tej historii. Zapraszam Państwa na spotkanie z historią Nysy. Poproszę zdawczynię historii naszego regionu, dyrektor Muzeum w Nysie, panią doktor Małgorzata Radziewicz. Rzeczywiście jakoś tam znam.
Ale widząc niektórych z Państwa tutaj, jestem w ciężkim stresie, dlatego że tak jak mówię, to co przedstawię Państwu jest... Hartmann Szebrys, Hartmann Szebelnik z Aktowoli, w latach mniej więcej 1480-1491. Objeżdżał Europę, aby każde z nas bardzo ciasno i bardzo szczelnie, jako przez Kazimierza Wielkiego. Ale Nysa była tym elementem, że tutaj mieliśmy bardzo dużo ludności etnicznej, aby się zmierza ta umiejętność była niezbędna, ponieważ Nysa była miastem zbudowanym na barkach. Więc ci mieszkańcy Niderlandów, powiedzmy dzisiejszej, Krakowa, z tymi chłopcami, na przykład Towarzkowa, czy Pikowa, prawosławił Marysa, więc on musi wjechać do miasta, musi swój kawałek rozłożyć i jeśli się okaże, że tutaj system faktycznie jest cały sam i jest również do dzisiaj. Choć rzeczywiście nie przejazd jest wewnątrz właśnie. A dobra, Państwo wiecie, co jest za to? Bardzo znamy. Chciałem tylko tutaj. To jest pielgrzymina Świętej Stolicy. Przydaliście Państwo. Z tyłu, z jego są bez paska, bez i ma tak zwane kołchy, którymi po prostu trzeba wchodzić. Na pewno jest tam ksiądz proboszcz Szpanten. Według mnie ten człowiek, który poszedł w dole. Dziękuję Wam bardzo. Czy zabudowa Nysy nie była ulokowana na, czy sama Nysa nie była ulokowana na terenie bagien bez jakiegoś zabezpieczenia czy umocnienia drewnianymi palami albo po prostu legarami poziomą kładzionymi, został posadowiony na palach dla odmiany olchowych. W czasie prac ziemnych na terenach, ale i szereg innych ważniejszych obiektów. W tym miejscu, w którym przejechaliśmy, to kilka przewody i mamy przygotowane dokumenty.